Witam wszystkich panów kotów. Jeżeli są kociarze czy kociary, to właśnie będzie gra dla was prawdopodobnie. Dzisiaj sprawdzamy grę o kocie, który żyje w dużym mieście. Mały kot w dużym mieście. To się tak nazywa. Mały kot w dużym mieście. Lecimy. Sprawdźmy to. Gram na padzie. Raczej na kontrolerze. Koniary. To nie o koniu jest. To nie jest Stray. Mrrr. Pur, pur, pur. O, rozciągnął się skurczybyk. Ty nie! Cieszę się, że jesteście. Vox Mortis, witam! 32 miesiące. Dzięki. Hej Maja, witam. No, muszę się poruszać padem. A, dawaj. Halo? O, gdzie ja jestem? To jest mój kot. Mamy zadanie wrócić do domu. Ty, w ogóle ładnie, chcę powiedzieć, że ładny styl jest graficzny. To nie jest taka... To się tak może wydawać, że ona może być jakaś taka uproszczona, ale jest bardzo ładna. Trochę komiksowa, trochę nie. Ale ładnie zanimowana, jest płynna. I kot w ogóle jest fajnie zanimowany, muszę powiedzieć. Co prawda zgina się niczym... Kot z gumy, ale spoko. O, mogę łapką, patrzcie, patrzcie. Mogę łapką sterować. A, mogę biec. Aha, tu łapką drugą. Haps. A, i mogę pacnąć coś. A, dobra. To jest jakbym chciał kogoś pacnąć, patrz. Siup. Dobra, idę. Musimy znaleźć drogę do domu. Jedziemy. Wow! A, kot nie lubi! Kot nie lubi! Musimy znaleźć inną drogę. Dokładnie. Co tutaj mamy? Tutaj jakiegoś psa mamy namalowanego. Fajne. Uwaga. Aha. Aha. Musimy wymierzyć. Kapibara, konia. A! Dobra, czekajcie. Trzeba to jeszcze jakoś inaczej zrobić. Jakbym był kotem, co? Pokaż jump, pick up. O! No ale... I co ja bym z tym zrobił? Z takim klapeczkiem? Dobra, a teraz ja wam pokażę kwintesencję. Patrzcie to. Okej. Okay. Zrzućmy coś. Chodź. No chodź. No tak. To jest gupol kot. O nie, to jest aż specjalnie tutaj dane chyba. Tak jest. To są zadania specjalne nawet. Okej. Okay. I musimy iść tędy. Dobra. Idziemy dalej. Super. Uwaga, teraz tak. Jak tam skoczyć? Oj! Uda się czy nie? Woo! Ale się wdrapał fajnie. Do jakiegoś ptaszora. Proszę, proszę!
Czy to nie latający koczak? Czy ty mówisz do mnie? O, zwykle nie spotykam takich małych kotów Crowns in the Away, jakichś latających w powietrzu. Dobra. Moi drodzy, fabułka międzyzwierzęca. Hopsa. O kurde, spadłem. Dobra, ale to jak spadłem tutaj, to możemy coś porobić, nie? Aha, bo my nie chcemy wody. My nie chcemy do wody iść. O Jezu, on się uderzył w łeb. Siema, Nexosik. Koty. To są takie kotki, jak my mamy. O, mogę tędy przejść. Idę. Ale fajnie. Aj, no. Czekaj, co on tak nie umie? Moment. Crawl. A może ja to muszę jakoś łapą to wziąć? Czekaj, może trzeba się wycofać. Może zbugowane to jest. O! Przecisnął się? Ty, czekaj, tam jest jakaś znajdźka od dołu. O kurde! Znaleźliśmy... Nie jest... Aaaa! Jakiegoś tekstura... Chociaż nie, niekoniecznie. Może to jest easter egg. Od twórcy. Jakieś plakaty i zdjęcia jego prywatne. Dobra, mniejsza o to. Piłka jest tu znaleziona. Dobra. Moi drodzy, muszę zostać artystą. Dobra. To teraz będę artystą. A! To jest ta sztuka taka, że oni chyba te wiadra na takim sznurze wieszają. No dobra, no to co? No i chyba jestem już artystą, czy nie? No? Gdzie to płótno? Tam? Kurde, trudna sprawa chyba. Aaaa! Wystraszył się Fest. Piękny artysta, moi drodzy. Co on może pól? Jak on to zrobi? No przecież jak to kot coś takiego, to nierealistyczne. To jest gra czy symulator w końcu? Dobra. Idziemy dalej. Rozdupc 10 itemów. Mhm. Pick up kaczuszka. Biorę kaczuszkę. Łapciami po obrazie? No to sobie ściągniesz demo, to sobie będziesz grał, a nie. Tylko jakieś sponsorowane streamy ci w głowie. O, piesio! No, tak to właśnie jest w tym Nexosem. Co to za gra? To jest Team Fortress. Tak się nazywa ta gra. Czy działa system luster? Niestety. Ej, gościu! Chodźcie, idziemy koło niego. Przymili... O kurwa, ty! Patrzcie, co mogę zrobić!
Ale to jest... Aj, dziki kot! No... Chłopa waliłem na łeb. Dobra. Tam coś jest u góry, jakaś sprężyna, no. Idziemy dalej. Tutaj jakiegoś shiny też znalazłem. Kluczyk. Another shiny. Ała. Dobra. Wkręcił sobie w ogon. Nie przejdę koło pieska. No to muszę coś wykombinować z tym pieskiem pewnie. Ha, ha, ha. Tak cię pan lubi, że zostawił cię na smyczy? Albo przejdę górą i wtedy będzie mógł mi naskoczyć. Co? Ach, nie mogę. Kot nie lubi do wody. Zdenerwował się. Może z nim pogadam. Jeszcze raz. On chce shinies, żebym zbierał. Spoko. Idę tędy. Tędy jeszcze nie szedłem. Muszę zebrać to. Biegniemy dalej. Pićku, pićku, pićku. No. Boom. Jakaś puszka. No co, co tak się patrzysz? No chodź, pogłaszcz mnie. No. Pogłaszcz mnie. No nie, to nie, chamie. O, piesior tutaj jest jakiś. Patrzcie to. Może go wyciągniemy? Uwaga! Co to jest? Dobra, trzeba będzie mu pomóc chyba. Nie może wyjść. O, poddał się. Dobra. Muszę kogoś uratować z tego, nie? O. A, to jakiś shop. Kto to jest? Dobra. Shop. Shop od słowa shopping. Evron? Chyba nie. Dobra, nachłodziłem trochę w pokoju. A, dzwoni, przepraszam. Dobra, już. Dobra. Trzy jakieś pióra trzeba znaleźć. No dobra, to już z tym mamy. A co on tam chciał? O, zaraz będzie, że ja tam utknę. Dobra, idziemy teraz do góry. Chodźcie.
piłka. Nie wiem, co to jest za zabawka, ale fajna. Żaba! Woo! Żaba na głowę! Mogę ją założyć? Daj mi. Chcę ją na głowę. Tak jest! Żaba. Zagram w piłkę. Co masz na głowie? Co masz na głowie? Co masz na czole? Co masz na czole? Twoją starą mam na czole. Lasik to jest, no, to jest klasyczek gatunku. Kurde, nie ma jak tego. No tam nie ma jak skoczyć. Zobaczcie. A, tam nie ma jak. A! Ciężka sprawa. Ty na słupek wskoczę. O kurwa! A ja nie chcę już tej żabki. Już mi się znudziła żabka. Czarny kotek może być. Kiedy Miszor... O, u góry jest kot. O, nowa twarz w mieście. Ten wygląda na takiego kota, który się zna na życiu w mieście. No. Dobra, będziemy chyba polować na gołębie. Ja pierdzielę. Dobra. Złap birda. O kurde, ale żem to zrobił. Może kolejny jakiś ptak. Gołymbiorze, gołymbiorze. Leci, leci, leci. Dobra, mamy to. A i nie ma go. Uciekł mi. Ale zostawił pióro. I co, gościu? Zrobiłem tego kota, złapałem. I did it. Mogę się położyć? Czekaj. Co on tu może robić? A, rozciąganko kotów. To zawsze kot robi rano, jak go widzę. Mhm, siadanko. Emote sleep. O, spanko. Cześć, Porysiak. Mhm, siedzi sobie kot. Dobra. To fajna giereczka. Bardzo ona jest w ogóle przyjemnie wykonana. Ona nie jest tak zrobiona jak taki jakiś paskudny symulator. Tylko serio jest tutaj z napracowaniem. I też myślę, że oddane są te ruchy w taki naturalny sposób. Ktoś, kto tutaj zrobił tą grę, to bardzo lubi koty i na pewno ma koty od wielu lat, bo dobrze obserwował, jak powinien się kot zachowywać. No. O, biedronkowa czapeczka. Widelczyk.
Oj, 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 tutaj, no, kapsel. Proszę bardzo. Także tutaj znaleźliśmy ukryte rzeczy. Dobra, a czy kotem komuś można peceta wyłączyć? Można. Moi drodzy, a ja mam do was takie pytanie, bo pojawiła się taka propozycja i też zobaczymy, czy wyjdzie coś z tego, czy nie. Czy ktoś z was posiada w domu, nie mówię gdzieś w pracy, tylko czy ktoś normalnie w domu posiada UPS-a? Czyli taką, można powiedzieć, dużą baterię, która na przykład zabezpiecza przed wyłączeniem się komputera, gdy zabraknie prądu. Niektórzy mają. No, bo takie padły jakieś propozycje właśnie, nie wiem, jakaś tam firma chce, żebym takie urządzonko gdzieś tam przetestował. Poużywał go tam z 2 tygodnie. Zobaczył, jak to działa i tak dalej. I tak se myślę, no kurde, zawsze chciałem mieć UPS-a. Nie jest to najtańsza rzecz. Nigdy nie miałem. A zawsze, zawsze to było takie, no, dodatkowe zabezpieczenie, nie? Tam mnóstwo rzeczy do góry się błyszczy. Wiem, bo w tej grze trzeba myśleć jak kot, czyli gdzie tu wejść się da. Dokładnie. Czy będę sobie korki wywalał na chacie? No dla testu na pewno. Jeden odpowiedzialny za gniazdka w pokoju, tak. Nie, nie UPC, UPS. Ale tu bardziej chodzi jajko na chlebku o... Znaczy, bo to, ja bym to mógł w jeden dzień zrobić, czyli po prostu ją naładować do pełna, a następnie wyłączyć prąd i obliczyć, jak długo mi komputer z monitorami wytrzyma na przykład po zasilaniu UPS-em. Ale tu bardziej chodzi o lokowanie produktu przez jakiś dłuższy okres, wiesz? W formie jakiegoś tam banerku, czy linku, czy coś. Dobra. Ja jestem ciekaw, czy... A ona kopie piłkę. Czy ja jestem w stanie przeskoczyć tędy? Zobaczmy. Ty, ale czemu ty kopiesz? Moment. A nie, to chyba nie jestem w stanie. A, tu jest niewidzialna ściana, dobra. Niewidzialna ściana. A czemu nie mogę przejść tędy? Jest to zablokowane? Ta, jest zablokowane z tamtej strony. A... Kurwa, nie! Co? No, nie da się przejść. UPS nie jest do tego, żeby pracować na baterii, a przy chwilowym zanieczyszczeniu... Jezus Maria, no nie, no Kamil, no to jest niesamowite, nie? Ty w ogóle teraz, słuchając tego, musiałeś pokazać, stary się wymądrzyć, wiedząc, że użyłem skrótu myślowego. No dobra, no to w takim razie powiedz mi, jak mogę zrecenzować UPS-a? Nie mówiąc o tym, ile jest w stanie jeszcze wytrzymać komputer włączony na nim. Jak szybko mi się zapisze praca, czy co? No to pomyśl teraz logicznie. No właśnie. Niektórzy tak uważają. A ja bym UPS-a używał do tego, że jakby wywaliło prąd i by nikt nie mógł streamować, to tylko Bonkol by mógł wtedy streamować. I ja bym tego UPS-a miał włączonego, wytrzymałby mi komputer z pół godziny, w tym czasie bym pobiegł szybko do garażu po mój generator na benzynę i ja bym wtedy na balkonie go odpalił i streamował na generatorze prądotwórczym. Dokładnie.
A wszyscy streamerzy by byli bezrobotni, a tylko ja bym miał streama. Dokładnie. Kto by oglądał? Na komórkach byście oglądali. Ogólnie taką rozkminę miałem, że ludzie są tak głupi, nie? Że jakby był serio blackout, że no wydupiło i by nie wiadomo na jak długo, czy na godziny, czy na dni wywaliłoby by prąd, to ludzie by zamiast oszczędzać baterie, to by właśnie jak najszybciej wchodzili na jakieś gówno portale, TikToki i gadali o tym, cały czas zużywając baterie. I by siedzieli tam i mówili, o Boże, blackout, ale jak fajnie, bo ja siedzę na nie wiem, na komórce. A, nagrywaliby TikToki, dokładnie. No. Dobra, moi drodzy, no fajna gra, okej, bo tak biegam sobie i biegam. W skrócie, jest to gra dla miłośników kotów i to w sumie nie jest byle jaka. Muszę wam powiedzieć, że byłem nastawiony do tej gry sceptycznie. Oglądając zdjęcia oraz trailer, widząc coś takiego, myślałem, że to będzie najniższych lotów symulator, bo ja powiem szczerze, ta stopklatka wygląda bardzo niekorzystnie. Ta gra wygląda dużo lepiej, jak się w nią gra. Tak samo tutaj. To wygląda bardzo tandetnie, a ta gra aż tak tandetnie nie wygląda. Prawdopodobnie ze wczesnego jakiegoś buildu ta gra tutaj była fotografowana. Dlatego tak wygląda taka rozmazana, niepełne kolory są takie wyblakłe i tak dalej. Ale naprawdę wygląda spoko. Taka przygoda bardziej nastawiona na eksplorację miasta z punktu widzenia kota, czyli chodzisz tam, gdzie normalnie człowiek nie chodzi, ale kot się tam dostanie. Po rurach, po dachach, po jakichś zakamarkach i tak dalej. Jak ktoś ma kota, na punkcie kota, to pewnie będzie myślał też jak kot i będzie umiał się odnaleźć w tej grze. To jest demo, a dopiero pełna wersja wyjdzie w przyszłym roku.